Po długim zastanawianiu się, kto to jest mądry człowiek, dochodzę do wniosku, że mądry człowiek jest to osobnik, który jest w stanie otworzyć się i powiedzieć, co go boli. Mądry człowiek jest w stanie przeprowadzić taką introspekcję. Jest w stanie popatrzeć na siebie z boku, otworzyć się i powiedzieć, co go boli. Mądry człowiek jest w stanie poszukać przyczyny tego, co go boli. Mądry człowiek jest w stanie obiektywnie pomyśleć o przeszkodzie, która mu przeszkadza, która go blokuje, która go ogranicza, która uniemożliwia mu osiągnięcie nirwany, szczęścia. Mądry człowiek to nie jest ktoś, kto już osiągnął szczęście. Mądry człowiek to jest ktoś, kto dąży do szczęścia i posuwa się we właściwym kierunku. To jest mądry człowiek. To wcale nie znaczy, że on już jest szczęśliwy. Nie każdy mądry człowiek już jest szczęśliwy, ale mądry człowiek to jest ktoś, kto potrafi świadomie przyjrzeć się temu, co osiągnął, co było wcześniej, i zauważyć, czy posuwa się we właściwym kierunku. A jeśli nie, to jest w stanie zmienić ten kierunek. I teraz uwaga, kto to nie jest mądry człowiek? Mądry człowiek to jest ktoś, kto wie, dokąd idzie, czasami nawet jak wolno. A ktoś, kto nie jest mądrym człowiekiem, to jest ktoś, kto żyje wyrzutami sumienia. Żyje wyrzutami sumienia, że jeszcze nie osiągnął, że jeszcze nie jest bogaty, że jeszcze nie jest szczęśliwy, że jeszcze nie jest kochany. To nie jest mądry człowiek, który żyje wyrzutami sumienia. Mądry człowiek nie ma wyrzutów sumienia. Mądry człowiek ma wiarę, nadzieję, no i logikę.